Dzień dobry, Hejka. Ukradłam Ci powitanie, nadal tak, nie wymyśliłam swojego. Jest okej, wybaczam. Więc witamy Was znowu w poniedziałek. O dziwo! Jak to? Możliwe. Ano tak to. I dzisiaj jest specjalny odcinek, moim zdaniem, ponieważ Monika obchodziła niedawno rocznicę. Rocznicę reszty mojego życia. Lepszej reszty. Tak. Monika rok temu ponad zakończyła leczenie i terapię. W związku z tym dzisiaj ja ją trochę podpytam o to, jak to wyglądało i mam nadzieję, że trochę mi opowie. I myślę, że to będzie bardzo ciekawe i dla Was, i dla mnie, i dla wszystkich, i na pewno przydatne. Więc zaczynamy. Ja uważam, że bardzo ważnym jest mówienie o zaburzeniach psychicznych, bo w moim przypadku tutaj była konkretna diagnoza, tak? Nerwica lękowa, depresja. Bo to dotyczy 1,5 miliona, 2 miliony według różnych szacunków Polaków. Czyli praktycznie każdy z Was ma gwarancję, że ktoś z Waszego najbliższego otoczenia ma albo będzie miał do czynienia z takim zaburzeniem. I też to, co było dla mnie szokiem i co spowodowało, że ja trafiłam na terapię za późno, to, że to się naprawdę może zdarzyć każdemu. Ja, do mnie to tak nie pasowało, że wiesz, pełna życia, ambitna, wymyśla ciągle coś, robi jakieś rzeczy. Jestem wesoła, lubię do ludzi wyjść i imprezy i w ogóle życie jest super. I się okazało, że no coś zaczęło się psuć, coś zaczęło się dziać i ja nawet nie brałam pod uwagę tego, że to może być choroba, tylko że właśnie szukałam jakichś przyczyn typu, wiesz, może mi brakuje motywacji, może się nie wysypiam, może suplementy, jakieś takie rzeczy wszystkie dookoła, może a tego nie wzięłam pod uwagę. Może coś z hormonami? No tak, naprawdę brałam bardzo różne rzeczy pod uwagę, ale nie to. Nie to. Nie pasowało. Nie. A jaki był moment, w którym zorientowałaś się, że może jednak warto, żeby ktoś zobaczył? W zasadzie zobaczył? Zorientował się Łukasz, bo on widział, że dzieje się ze mną coś niedobrego i to on zasugerował mi, że powinnam iść do psychiatry. I ja wtedy, jak on to powiedział, to ja sobie naprawdę wyobrażałam, że na przykład mogą mnie zamknąć w szpitalu. W kaftan i tak, koniec. Że to już, i wiesz, że ciężkie leki, że będzie apatia i że dramat. No a taka rzecz, która tak finalnie sprawiła, że my się zainteresowaliśmy tym tematem i jednak się zdecydowałam iść do lekarza, to były ataki paniki. Bo wcześniej to było tak, że ja zaczynałam być coraz bardziej taka smutna, wycofana, wystraszona, miałam problemy ze snem, bardzo często się budziłam albo nie mogłam zasnąć. Bałam się być sama w różnych sytuacjach, w każdej sytuacji bałam się być sama, jakby samotność była najgorszą opcją. No i zaczęło się robić bardzo niefajnie z tymi atakami paniki, bo one mnie łapały na przykład w komunikacji miejskiej do tego stopnia, że na przykład wysiadałam z tramwaju i chciałam sięgnąć po telefon, ale tak mi się trzęsły ręce, nawet nie wiem, czy one się trzęsły, ja jakby byłam niezdolna do wyciągnięcia telefonu i zadzwonienia po pomoc, nie? Że do Łukasza na przykład, że coś jest nie tak, tylko to było tak bardzo obezwładniające. Taki atak paniki, no to nie możesz oddychać, kręci ci się w głowie, masz wrażenie, że zaraz zemdlejesz, no i że umrzesz na przykład, albo że zwariujesz. Ja miałam takie, że ja bałam się, że to jest symptom, który mówi o tym, że ja wariuję. Nie wiem, co to miało znaczyć, ale to był taki właśnie lęk, że tracę swoją świadomość, nie? I to było coś bardzo ciężkiego. No i to się zdarzyło już tam kilka razy. Jakby powiedzmy taki bardzo zły czas trwał pół roku przed tym, zanim się zdecydowałam iść na leczenie. No i Łukasz w końcu po prostu podjął tą decyzję za mnie i przyszedł z propozycją trzech konkretnych lekarzy, żebym sobie wybrała jednego i powiedział, że pójdzie ze mną. I to było w ogóle dla mnie takie bardzo, bardzo ważne, bo ja się naprawdę bałam tam iść. Ja się wcale nie dziwię. Nie wiem, czego się bałam, ale faktycznie chyba przez to, że są takie przekonania na temat tego konkretnego lekarza. Tak. Że to jest, wiadomo, od jakichś świrów, wariatów i nie wiem, ludzi, którzy sobie nie poradzili z czymś, a przecież ja nie chciałam sobie... Tak, że ty sobie radzisz. Tak, ja sobie świetnie radzę. No to tak się właśnie zaczęło. Czyli na początku nawet to było niezauważalne troszkę dla Ciebie i potem się pogarszało. Tak, rozumiem. To było też tak, były że... częstsze te ataki paniki i jakieś tak, takie... Tak, i ja coraz bardziej gasłam. Okay. To było tak, że nie chciałam się spotykać z ludźmi, chciałam zostawać w domu. To niepodobne. 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 No, naprawdę. Wszystko mnie przestało cieszyć. Ani też nawet się za bardzo nie denerwowałam. Jakby wszystkie te emocje były takie spłycone, ja byłam wycofana. No, czułam, że siebie tracę, nie? Mm-hmm.
No, to było właśnie coś takiego, że coś dziwnego się dzieje, ale myślałam, że to też przepracowanie na przykład, bo jest ja sobie tak bardzo przykro, dużo robiłam. Że musiałaś to przeżyć. A ja teraz, to już zmieniając temat, z początku do teraz, ja się cieszę. Mhm. Teraz, patrząc na to, jak mnie to wzbogaciło, ja czuję, że wygrałam życie na nowo. Bo może, gdyby nie to wszystko, że to się działo tak naprawdę bardzo źle, nie trafiłabym na terapię. I nie nauczyłabym się tych wszystkich nowych rzeczy, nie wyszłabym z tych przekonań, które mnie ograniczały, a uważam, że naprawdę ostatni rok to jest najlepszy rok mojego życia. To jest po prostu wspaniały czas i też doceniam każdy jeden dzień, kiedy czuję się dobrze. No to samo w sobie jest takie piękne. Ja myślę tutaj z perspektywy osoby, która jest blisko, że ta przemiana Moniki jest bardzo inspirująca, ale też na przykład przez to, że ty zmieniasz swój jakiś tam światopogląd, też bardzo wpływa na mnie. Mm-hmm. I tak jakby to bardzo dużo daje i pozwoli podejść inaczej do niektórych spraw, ale też widzę te zmiany. Tak jakby to, że ty o tym mówisz, że o, podchodzę do czegoś inaczej i tak dalej, ktoś sobie może powiedzieć, a tak na pewno, nie? Ale rzeczywiście tak jest, osoba, która jest z boku i która cię zna, to widzi. Rzeczywiście są inne podejście do niektórych spraw. Ja nie uważam, też... że się zmieniłam bardzo, że się zmieniłam na lepsze, że to wszystko mnie uczyniło silniejszym człowiekiem, ale też tak w ogóle dodało mi odwagi do życia po swojemu i jakby nie ma dla mnie aktualnie nic ważniejszego niż takie życie w zgodzie ze sobą, robienie rzeczy, które mnie uszczęśliwiają, prowadzą, oczywiście nie kosztem innych ludzi, bo to by nie mogło być wtedy źródłem mojego szczęścia, tak? Tak. Ale to jest faktycznie dla mnie bardzo, bardzo ważne i żeby dbać o tą równowagę i satysfakcję z życia, bo właśnie też takim symptomem, który dawał mi do myślenia, było to, że ja się nie cieszyłam z sukcesów, bałam się robić, podejmować nowych aktywności związanych z pracą, czy w ogóle ze spełnianiem marzeń. Jakby dosłownie, jakby mnie ktoś tak zaczął coraz ciaśniej w taką folię spożywczą owijać, taki stretch i później jeszcze taką gumkę, recepturkę i trytytkę i jeszcze na to 100 kilo pierza, tak? Pod którym się duszę i nie wiem, jak stamtąd wyjść, no. No to było ciulowe, no. Coś okropnego, tak? Bo człowiek nie chce się tak czuć. I ja mam jeszcze dodatkowo wyrzuty sumienia, nie? Że na przykład, bo to jakby objawia się tym, że nie masz siły podejmować banalnych aktywności, że na przykład naprawdę, to jest taki często powtarzany frazes, że nie mam siły iść pod prysznic, tak? Że depresja tak działa. Mhm. To nie jest przesada. Naprawdę, to jest okay. Tak, że to coś takiego może ci sprawić takie wyzwanie i też stajesz się dla siebie tak nieważnym człowiekiem, i masz o sobie tak złe myśli, że nie chcesz robić nic, co byłoby przejawem jakiejś rozsądnej troski o siebie, nie? Tylko jakby chcesz się ukarać za istnienie. To po prostu jak ja teraz o tym mówię, to myślałam, jak zaczynałyśmy listę tematów, to ja tak kozaczyłam, że nie, ja teraz to już mówię o tym, nie? Ale jak faktycznie sobie o tym przypomnę, no to był bardzo ciężki czas. Jest też taki wpis na moim blogu, ta Franca depresja, i jeżeli ktoś z Was czuje, że chciałby poczytać coś więcej ze szczegółami, no to jest właśnie bardzo, bardzo długi tekst, w którym... Nawet Łukasz się tam odzywa. Tak, bo uważam właśnie, że to jest bardzo ważna rola osób, które są blisko, bo często to właśnie Wy jako pierwsi zauważycie, że to, co się dzieje z Waszą bliską osobą, to nie jest coś normalnego i po czym właśnie można rozpoznać, że coś się dzieje. No faktycznie, jeszcze z tych symptomów, no to wzrasta drażliwość, takie ogólne nerwowość, jest tak frustracja, taki wiesz, jesteś takim człowiekiem złym na cały świat, na siebie i który nie widzi nadziei, tak? I jeszcze tym wszystkim strasznie zmęczonym i zobaczcie, dochodzi też do tego to, że jesteś niewyspany permanentnie, bo nie możesz zasnąć, później nie możesz spać, a musisz wstać, bo masz jakieś tam na przykład zobowiązania. Bez pracy, świat się nie zatrzymuje. Dokładnie. Tak, mimo tego, że ty się źle czujesz. Dokładnie. No i musisz się jakoś w tym odnaleźć, tak? I to też jest właśnie często niezrozumiałe, jak to jest możliwe, że skoro było tak źle, no to robiłam jakieś rzeczy, tak? Albo że w internecie coś tam pokazywałam. Pierwsza rzecz jest taka. Jeżeli byłam wtedy w epizodzie silnej depresji, to ja nie miałam w ogóle... Dla mnie to była tak nowa sytuacja i tak niezrozumiała, że nie mówiłam o tym nikomu. Moi bliscy, oprócz Łukasza, wszyscy dowiedzieli się może po roku, a może nawet później. Nie chciałam nikogo wpuszczać do tego elementu mojego świata, bo ja mam tak, że
ja jestem za siebie bardzo odpowiedzialna, aż za bardzo, Zosia Samosia, i ja nie chciałam dokładać sobie zmartwienia w postaci tego, że ja obciążam ich. Kogoś. Wiesz, o co chodzi? I na przykład to niemówienie o tej chorobie było moim świadomym wyborem i to był mój przejaw troski o siebie. Ja to po prostu zrobiłam... dla siebie. Tak, żeby mi było łatwiej przez to wszystko przejść. W ogóle śmiać mi się też, teraz mi się przypomniało, jak wyglądała... Bo ja poszłam do psychiatry, tak? Lekarza, bo... No dobra, To był pierwszy lekarz. Tak, to był pierwszy lekarz. Wybraliście tych trzech, wybrałaś jednego i poszliście, umówicie się na wizytę. Tak. I on mi powiedział, że ja mam iść na psychoterapię. I ja mówię, na jaką psychoterapię? No taką do psychologa, nie? No. Co tydzień tam mam chodzić? O czym ja mam rozmawiać? Przecież ja po prostu, tu już mi pan powiedział, że jest ta diagnoza, tu są leki, no to będę wyleczona, tak? No i się okazało, że jednak nie. No i wybrałam sobie psychologa na podstawie artykułów w internecie, które ta dziewczyna pisała. Ta kobieta pisała, bo czytałam i sobie pomyślałam, że do mnie to trafia, więc się do niej umówiłam. To jest dobre kryterium. I to był faktycznie strzał w dziesiątkę, bo psychiatrów zmieniałam z 4 razy, a z tą psycholożką zostałam przez te 2,5 roku. No i na początku to wyglądało tak, że ja nie wiedziałam, o czym my tam w ogóle mamy rozmawiać. Ja tam przyszłam, że ja nie mam żadnych problemów, nie ma żadnego powodu, który mógłby coś u mnie... Ale kazali mi przyjść. Tak, po prostu, więc przyszłam, tak, bo jestem pilną uczennicą i dlatego tu jestem. No i tak było, powiedzmy, z 3 miesiące miałam takie wrażenie, że to do niczego nie prowadzi i tylko gadam, nie wiem, odpowiadam na jakieś pytania, ale do niczego tam wielkiego to nie prowadzi. Aż jak coś pękło. To po prostu było chyba takie, wiesz, jakby kuła taki beton wokół mnie, ten beton, który kazał mi utrzymywać pozory, że ja sobie radzę, tak? Ja nawet na terapii chciałam być. Nie jest tak źle. Chciałam dostać, wiesz, naklejkę dzielny pacjent, tak? Że najszybsze postępy dobrze robię i super jestem zaangażowana w terapię. No i się okazało, że faktycznie jest bardzo dużo różnych rzeczy złych, które sobie robiłam. Najwięcej było u mnie na etapie przekonań, bo ja naprawdę miałam bardzo dobre życie. U mnie się działy same wspaniałe rzeczy, tak? Ale to, co ja o sobie myślałam i jakie miałam wobec siebie straszne wymagania i no to naprawdę to była forma autoagresji, to co ja sobie robiłam. Nie fizycznej, ale psychicznej na pewno, takie znęcanie się nad sobą. Na przykład zabieranie sobie prawa do popełniania błędów. No ogólnie oczekiwałam od siebie jakichś niemożliwych rzeczy i wydawało mi się, że no tak trzeba żyć, no po prostu. I wiesz, że to jest normalne, że to jest ambitne, że to jest dobre tak postępować. Więc faktycznie okazało się, że na tej terapii też mamy nad czym pracować. No i też terapia bardzo mi pomogła radzić sobie z tymi atakami paniki, bo jakby zrozumiałam, że... To trwało wszystko bardzo długo, kilkanaście pewnie sesji terapeutycznych było poświęcone temu zagadnieniu, ale że to jest tylko panika i że to nie jest coś, co się ze mnie dzieje, wiesz, że dzieje się coś fatalnego i ja mogę umrzeć albo dostać zawału serca, bo to naprawdę tak kuje w klatce, wali serce, tylko właśnie to jest czas, o którym wiem, że on minie i miałam ten atak już wiele razy, przeżyłam go wiele razy, ten prawdopodobnie też przeżyję, tak? I taka mantra moja to było spokojnie, to tylko panika. Ja tak sobie ciągle, spokojnie, to tylko panika. I faktycznie z czasem nauczyłam się lepiej sobie z tym radzić, i na pewno też pomogły leki, tak? Ja przez te 2,5 roku byłam praktycznie cały czas na lekach różnych i nie zdarzyło się nic, czego się spodziewałam w związku z przyjmowaniem leków od psychiatry, czyli że będę jakaś bardziej ospała albo apatyczna czy coś takiego. One mi wręcz... No, żadnych skutków ubocznych praktycznie przy większości tych leków, ale no bardzo dużą ulgę poczułam, tak? Bo faktycznie to było coś takiego, jakby, że one mnie nie poprawiały humoru, one mnie przywróciły do tego punktu zero, do neutralnego. Że coś się chciało? Tak. Okej. Okay. To takie pytania, może zadajecie jakieś pytania, dobrze, które mi tam gdzieś są w głowie i myślę, że dużo osób ciekawią. Mam nadzieję, że ten podcast pozwoli nie tylko ewentualnie zapalić kogoś jakąś taką lampkę, wiecie, że coś jest nie tak, ale też może dostrzec u znajomych, czy po prostu pokazać, chciałabym, żeby też ten podcast pokazał, że to jest normalne w tym sensie, niestety, że to jest zdarza normalne się tak ludziom po prostu. Tak. I to jest okej, okay, to nie jest tak, że to są bardzo pojedyncze przypadki, że to jest rzadkie i tak dalej. Jeszcze zanim zadasz pytanie, tylko chciałabym dodać jedną rzecz, że też to, co często jakby, co jest bardzo krzywdzące, to ocenianie ludzi z depresją, że oni na przykład udają, bo czasami mają dobry humor, więc, że skoro ty masz niby depresję, to dlaczego się tak dobrze bawiłaś na swoim weselu? Nie, tak? Masz prawa. Masz a to, co jest bardzo istotne, to przede wszystkim, depresja może mieć bardzo różne twarze i stopień nasilenia. Może być taka, która przykuwa do łóżka i jest dramat przez 3 miesiące, ale jest tak, że są okresy lepsze i okresy gorsze. Leki działają raz lepiej i raz gorzej. I to nie jest
po prostu zero-jedynkowe, tak? Tylko są różne, różne natężenia tego zjawiska. A przy takiej pracy jak moja, no to u mnie to wyglądało tak. Jak miałam lepszy okres, to po prostu pracowałam na zapas. Ile mogę, bo wiedziałam, że w końcu przyjdzie niestety gorszy pompnięcie. Okres. I to jest akurat coś, co zostało mi do teraz, z tego, tylko że ja już teraz nie mam tych gorszych okresów, a dalej od siebie, wiesz, wpadłam w ten taki rytm, że jakby czuję się dobrze, więc mogę pracować. I później się znowu zdarza przepracowanie, ale to też już jest coraz lepiej. Pracujesz nad tym. Tak, pracuję nad tym, żeby nie pracować tyle. Z takich, myślę, pytań, które mogą kogoś ciekawić, które na przykład ciekawią też mnie. Wchodzisz do psychiatry i co? No i właśnie ja też się zastanawiałam, co powiedzieć, tak? Typu... A to on pyta. Okay. On kieruje rozmową i ty po prostu odpowiadasz na pytania. Czyli to jest taki wywiad jakby. Dokładnie. On ci zadaje pytania na temat twojego tam samopoczucia, co się dzieje i na podstawie tego jakaś jest diagnoza. Tak, to znaczy też diagnoza pewnie nie zawsze jest na pierwszej wizycie, bo to mogą być bardziej złożone sprawy. Ja też pamiętam, że ja naprawdę się bałam, bo oczywiście jak już powiedzieliśmy, że idziemy do psychiatry i zaczęłam googlować, to z mojej diagnozy wynikało, że ja mam psychozę, że to już się to zaczyna, nie? Tak, już więc, od razu w kaftan i... Więc no po prostu już byłam załamana, a on tak się uśmiechnął i mówi, że takich jak pani mam tutaj 10 dziennie i że to jest spokojnie, to jest klasyczne i ja już od razu czułam lepiej, nie? Tak, że bo, to nie jest... Bo ten strach przed nieznanym też potęgował to wszystko, tak? Bo nie wiedziałam, co się ze mną dzieje i to było straszne. Myślę, że też dużo złego daje właśnie takie poczucie, że psychiatra to już wiesz, nie wiadomo co. To jest coś poważnego. To już jest coś mega poważnego. Choroba psychiczna, zdrowie psychicznie, to się wszystko tak kojarzy mega poważnie i z takim utratą właśnie siebie, ale w tym takim totalnym utratą siebie, nie? Nie chcę używać takich słów, ale jakimś takim szaleństwem, wariactwem. Psychiatra jest właśnie po to, żeby przywrócić Cię do tego stanu wyjściowego. I tak jakby zdrowie psychiczne też jest jedną z części po prostu zdrowia i tak jakby jest to normalne, że też o to dbamy. Okej, czyli diagnoza postawiona, psycholog wybrany, terapia się rozpoczyna. Czy się leży na kozetce i opowiada, jak minął dzień? Nie. U mojej pani psychologa akurat była sofa. No i siedziałyśmy sobie naprzeciwko siebie i z reguły to ona czekała, aż ja się pierwsza odezwę. Tego akurat nie lubiłam, bo miałam właśnie takie, o czym tutaj powiedzieć, ale później się okazało, że w tym szaleństwie jest metoda, bo często z tego mojego strumienia świadomości wypływało coś, o co ona się uczepiła. Wiesz, jakieś coś, co ja powiedziałam i za czym stało na przykład jakieś moje przekonanie, tak? I później o tym rozmawiałyśmy. Są też różne nurty terapeutyczne i podejrzewam, że każda współpraca z psychologiem będzie wyglądała troszeczkę inaczej, ale ja po prostu czułam z tą kobietą od razu, że to jest to, więc do niej chodziłam. No i też na początku ze względów finansowych nie mogłam sobie pozwolić na cotygodniową terapię, więc byłam umówiona co 2 tygodnie i tak też się dało to załatwić. I dopiero później właśnie zaczęłam chodzić co tydzień, no bo też to, co jest jakby chyba najsmutniejsze w całym tym procesie leczenia, że czujesz się lepiej i to mija. I później zaczyna się znowu nawrót. I to, co było dla mnie tak najgorsze i to był moment, kiedy naprawdę straciłam nadzieję na to, że to się kiedyś skończy, bo to już było prawie 2 lata po rozpoczęciu terapii i miałam najgorszy epizod ze wszystkich, taki naprawdę najgorszy i pod kątem właśnie depresji i stanów lękowych i byłam totalnie niezdolna do pracy. To mi się też pierwszy raz w życiu zdarzyło, nie? Że po prostu nie mogłam. Siadałam przed komputerem i płakałam. Nie dało się nic zrobić. No i ten rzut właśnie poddał pod wątpliwość sens tego, co ja robię, tak? No bo chodzę tam 2 lata tak bardzo się staram i to nie przynosi takich spodziewanych rezultatów. Ale no dobra wiadomość jest taka, że właśnie może trzeba upaść po prostu na samo dno, żeby było się od czego odbić. Bo faktycznie było tak, że wzięłam urlop taki prawdziwy, napisałam w ogóle wtedy dziewczynom w grupie z korepetycji do odchudzania, że przepraszam, ale z przyczyn zdrowotnych, no i się oczywiście posypały gratulacje ciąży, nie? Ojej. I to było też taki hardkorowy moment, pamiętam jak nie do końca tak to wyglądało. No i wzięliśmy ten urlop na 2 tygodnie, Łukasz zabrał mnie wtedy nad morze, no i jakoś tam, nie wiem... Chyba po prostu nastąpił jakiś taki punkt zwrotny i to właśnie pokazuje, że nawet ten gorszy czas to nie znaczy, że przekreśla te 2 lata, tak? Tylko może dzięki temu, że to wszystko się tak działo i doszłam do tej ściany, w której po prostu już, no, było dramatycznie, no to
jakoś się to wszystko poskładało. I poskładało się tak, że mi psychiatra, kolejny tam któryś, zasugerował, że powinnam iść na kurs MBSR, redukcja stresu za pośrednictwem mindfulness, bo ja bardzo miałam problem ogólnie z krytycznymi myślami w mojej głowie. Mój wewnętrzny krytyk bardzo był rozgadany i ogólnie snucie wizji, planów, plan, po prostu nie mieć plan B. Ja chciałam mieć plan Z, nie wiem, które jest ostatnie, ale to taki chciałam mieć, tak. Nie? Na wszystkie ewentualności. I ja miałam takie wrażenie, że w ogóle nie potrafiłam też odpoczywać, bo nawet jak miałam ten czas wolny, to moja głowa była ciągle zajęta właśnie snuciem czarnych wizji. I to akurat nie jest związane z tą depresją czy z zaburzeniem. Ja tak po prostu funkcjonowałam przez całe swoje życie wcześniejsze. Też się zawsze próbowałam zabezpieczyć na wszystkie ewentualności. Tyle tylko, że no nie da się wieść spokojnego życia z taką atmosferą ciągle we własnej głowie. Ciągle myśląc o tym, co może się zrypać, tak. I że trzeba mieć plan no kolejny. I właśnie psychiatra powiedział, że jakby takim, że sugeruje, że to mi się pomoże nie utożsamiać aż tak z tymi wszystkimi moimi myślami i może nabiorę do tego dystansu. No i faktycznie tam poszłam, mimo że mi się to bardzo nie podobało. Słuchajcie, ja jak wcześniej szukałam dla siebie szkoły jogi, to wpisywałam yoga bez mantr, yoga bez uduchowienia, nie? Tak wpisywałam w Google. Tak. Yoga fitness. Ja czegoś takiego szukałam, bo nie chciałam nawet... Mnie denerwowały te 10-minutowe relaksacje i że mamy się słuchać w swój oddech. Mm-hmm. Że, i co ja mam robić w te 10 minut, nie? Także bardzo byłam na nie. Ale tak jak mówię, ja byłam dzielną pacjentką, więc jak mi mówi tak, specjalista, że trzeba się zapisać, to ja to trzeba idę. Się zapisać. I to też myślę, że to też miało duży wpływ na moją terapię, bo ja bardzo poważnie do tego wszystkiego podchodziłam. I też... To nie było tak, że po prostu idę odpękać tą terapię, tylko ja pracowałam z tymi wszystkimi wnioskami, robiłam sobie... Bo naprawdę chciałaś się poczuć no lepiej. No kurde, to było naprawdę dla mnie najważniejsze wtedy. Robiłam sobie notatki z tych sesji terapeutycznych, spoglądałam na poprzednie, wiesz, ciągle bardzo się starałam o siebie zawalczyć. I co ten kurs mindfulness? No i ja tam poszłam i... To była katorga, po prostu to była katorga. Jeszcze były tam takie zajęcia, których ja nienawidzę w parach. Ja nie wiem, o co chodzi, bo ja nie jestem introwertyczką, ale nie lubię z obcymi ludźmi robić jakichś rzeczy zaskakujących, nie? A tam trzeba było w parach robić jakieś medytacje i patrzeć sobie w oczy i po prostu ja myślałam, że że zaraz wejdę na taki stan zen, że ja się po prostu stamtąd ulotnię, tak? Przez dach. Ale zostałam. No i tak zostałam. Się okazało, że mimo, że mi się to nie podobało, to działało. I faktycznie te narzędzia, w które tam byliśmy wyposażeni, w różne techniki oddechowe, w te proste medytacje, to kurde zaczynało działać. I zaczęłam czytać o tym, czy to faktycznie ma jakieś naukowe uzasadnienie. Bo to jest kolejny sposób na to, żeby mnie do czegoś przekonać. I okazało się, że jest bardzo silnie udowodnione właśnie wpływ terapeutyczny metod mindfulness i medytacji na ogólną poprawę stanu zdrowia, ale też właśnie na wychodzenie z depresji i stanów lękowych ze względu na to, że od medytacji powiększa się kora przedczołowa i nieważne... Dobre rzeczy się dzieją w mózgu i faktycznie były też takie fajne, dużo uzmysławiające porównanie zdjęć mózgu osób, które medytują do innych i faktycznie to był zmieniony obszar mózgu, ten jeden. Więc stwierdziłam, okej, jeżeli to tak może być, to ja w to wchodzę. To robię. I jak się na to otworzyłam, to naprawdę zaczęły dziać się super rzeczy, bo to było, dla mnie to się okazało świetnym uzupełnieniem terapii, no bo tak. Leczenie to jest coś, co daje mi szansę zająć się w ogóle terapią, nie? Po to biorę leki, żeby mieć siłę na to, żeby walczyć o siebie. Terapia pokazuje mi, co ja robię źle, bo dochodzę do różnych wniosków, widzę swoje przekonania błędne, jaką krzywdę sobie robię. Ogólnie tak powiedzmy tłumaczy mi życie i podejście do życia. To robi terapia. A mindfulness daje uważność na każdą chwilę, czyli jak ja zaczynam robić ten błąd, to ja to widzę w trakcie, a nie po fakcie. I to jest właśnie dla mnie taki system naczyń połączonych, który sprawił, że właśnie po tym okropnym epizodzie, który był w listopadzie, ja się zaczęłam podnosić. I faktycznie to było takie po prostu cudowne. W marcu, jak byliśmy wtedy na Teneryfie, to powiedziałam do Łukasza pierwszy raz, że się czuję zdrowa. Bo teraz mi się głos załamał. Wytniemy to. Nie, ogólnie to tak ze wzruszenia, nie? Że wiem. To było takie. No, takie, bo ja straciłam na to nadzieję. Wiem, że można to ciąć spokojnie. Brudka mi chodzi. Nie, nie musimy ciąć. No, normalne, kurde, naprawdę przeczołgało mnie to ostro.
No a się okazało, że jednak ta nadzieja jest. Ale co się pojawiło? Strach. Że to jest ja na pamiętam chwilę. Ten strach, że wróci. Że to jest na chwilę, nie? No ale chodziłam cały czas na ten kurs, poszłam później na kontynuację tego kursu, robiłam tą medytację, jogę, chodziłam na terapię. Wszystko. Co miesiąc jakiś kurs rozwoju osobistego, ciągle czytanie książek i tak dalej. To też było w pewnym momencie głupie, bo był taki moment, że mnie po prostu zmęczył ten samorozwój, nie, że za dużo, ale tak bardzo się starałam w różnych miejscach znaleźć dla siebie ulgę i pomoc. No i to lepsze samopoczucie trwało. No i lekarz zasugerował, że możemy spróbować zmniejszyć dawkę leków, czy tam najpierw jeden odstawić. I tak stopniowo właśnie to się działo i odstawiliśmy leki w czerwcu, w maju, a w czerwcu jeszcze właśnie chodziłam na terapię, bo to był taki okres, wiesz, jakby ja czułam, że ja jestem teraz na okresie próbnym. I ja byłam ciągle bardzo niepewna i trochę się martwiłam i bałam. Ale no... Z terapeutką, tą, która mnie znała 2,5 roku, też było bardzo fajnie, bo ona powiedziała, że... Bo ja mówię tak, czy ja już mogę skończyć tą terapię? I ona mówi, że no, ona mi na to pytanie nie odpowie, że to jest moja decyzja. I właśnie ja poczułam, że to może być ten moment i umówiłam się na ten tatuaż z tukanem. I ja, bo ja uwielbiam rytuały, tak jak uwielbiam to po prostu i symbole, że ja zrobię sobie tatuaż, który mi będzie przypominał o tym, co przeszłam, ale że to już jest za mną. Takie wspaniale sobie się taki trochę nowy rozdział. Zaprogramowałam się na to, nie? No i faktycznie... No to mogę teraz powiedzieć właśnie po roku, że kamień z serca po prostu, jeżeli jakiś tydzień temu czuliście, jak ziemia zadrżała i był taki głuchy dźwięk, to był kamień z mojego serca, bo ogólnie jest tak, że rok po zakończeniu terapii jest bardzo duże ryzyko nawrotu, więc trochę tykająca bomba, a teraz właśnie minął ten rok i naprawdę było wspaniale, nie miałam nawrotu, nie miałam nawet takich zalążków nawrotów. Były jakieś gorsze okresy, ale to nie ma w ogóle porównania, tak? To ja wiedziałam wtedy, że to nie wraca choroba, tylko po prostu jestem smutna, zła, po prostu jest gorszy okres, tak jak każdemu się zdarza. Tak, dokładnie tak. No ale też przez ten rok bardzo, bardzo dbałam o to, żeby tą równowagę utrzymać i właśnie nie zrezygnowałam z medytacji, z kursów i w ogóle tak się wkręciłam w tę medytację, że aż mnie to śmieszy, bo naprawdę byłam do tego sceptycznie nastawiona, a teraz na przykład mam za sobą 2 czterodniowe odosobnienia, które polegają na tym, że się medytuje i milczy i nie gadasz z ludźmi przez te 4 dni. No i chodzę na właśnie różne takie szkolenia z rozwoju osobistego, zrobiłam kolejny 8-tygodniowy kurs właśnie też związany z mindfulness, tylko ten jest akurat o współczuciu do siebie i do innych, to był taki hardcore dla mnie, jakie współczucie dla siebie? Tak, przecież ja muszę zasuwać. No kurde, co ona mi tutaj? No ale też trafiłam właśnie znowu na bardzo fajną nauczycielkę, tak samo jak ta psycholożka taka świetna, tak samo ta od mindfulness od razu do mnie trafiła i to jest coś, co ja na pewno będę robić, mimo że nie zawsze mi się to podoba, nie zawsze mi się chce. Często mam też wrażenie, że się cofam w rozwoju, bo mi coś przestaje wychodzić albo nie idzie tak, jakbym sobie myślała, ale uważam, że to jest teraz taki jeden z elementów, które sprawiają, że faktycznie ja jestem stabilniejsza. Rozumiem. Myślę, że tutaj dużo razy podkreśliłaś też, że od razu pykło z tą panią psycholog. Tak. Myślę, że to jest jak z każdym innym też lekarzem i specjalistą, że jeśli nie pyka, to też miejmy odwagę poszukać może dalej i że to nie jest koniec świata. To nie tylko jest... może nie oceniajmy tego po jednym spotkaniu, bo to jest tak dziwne. Wiecie, to jest nagle przychodzisz do obcej osoby i opowiadasz całe swoje życie, tak? Wyobrażam sobie, że to może być dziwne. No, jest to bardzo dziwne, ale też ogólnie terapia naprawdę to jest taka lekcja o sobie, że nawet... zachęcałabym osoby, które chcą zrobić dla siebie coś, albo nawet nie macie choroby, czy tam nie zapowiada się, że coś jest nie tak, ale chcecie mieć lepsze życie po prostu, albo chcecie być dla siebie lepsi w tym życiu i przeżyć to wszystko lepiej, może bardziej na własnych zasadach, bo chyba to jest też coś, co właśnie mi się bardzo podobało w terapii, że nikt mi nie narzucał rozwiązań, tylko to były takie podchwytliwe pytania i takie łapanie za słówka i takie świdrowanie, że ja dochodziłam do pewnych wniosków. Co ty chcesz? Tak, i czasami tak bardzo obnażałam sama przed sobą błędy w moim postrzeganiu świata, no, że nie mogłam już dłużej tak żyć. No, jeżeli to się okazało tak, wiesz, nielogiczne i po prostu, że ja sobie coś wkręciłam. Wszyscy mamy takie rzeczy, tak? Jakieś przekonania na swój temat. A ja w to uwierzyłam.
I naprawdę, gdyby to wszystko się nie wydarzyło i gdybym nie trafiła na terapię, leczenie i całe te mindfulnessowe czary-mary, to być może bym miała takie spieprzone życie. Bo to jest taka stawka. Jeżeli naprawdę... No, to jest, a jak o tym mówię, aż zaczynam jąkać i mi brakuje słów, a wiecie, że to się nie zdarza często. Ale faktycznie moja jakość życia wzrosła kosmicznie. Satysfakcja z życia. Naprawdę, ja czuję, że teraz to jest takie zabawa. Mhm. Że to jest zabawa po prostu. To jest, wiecie... Przyjemność, fajnie. Dokładnie tak, jak z wyzwaniami. Z okropnymi, z ciężkimi wyzwaniami. Ale że to nie jest koniec świata. To nie są żadne katastrofy. I właśnie też piękne jest to, że jak dzieje się coś złego i ja się czuję teraz jak takie, jak dąb Bartek. Okay. Że mogę, wiesz, wiać na wietrze, mogą jakieś podpory stać, żeby mnie trzymać, ale te korzenie, no to tego nic nie ruszy. Tak, to jest po prostu, wiesz, to jest moja prawda, moja jakaś taka wewnętrzna siła i tego już mi nikt nie zabierze, no. I ja sobie też tego postanawiam nie zabierać już nigdy. To jest bardzo dobra puenta tego wszystkiego. Ja jeszcze tylko chciałam dodać pierwszą rzecz taką, że Monika jest świetnym przykładem na to, że to może dopaść każdego, bo jak spojrzycie z boku na Monikę, to w życiu by nikt chyba nie powiedział, że ciebie no może dopaść depresja. Ja też bym tego nie powiedziała. No właśnie, więc tak jakby to jest pierwsza rzecz. I druga rzecz jest taka, że bardzo cię podziwiam z całą tą drogę, którą przeszłaś. Jestem mega dumna. Dziękuję. Ale ja z siebie też jestem dumna. I mówię to właśnie tak, no mam takie poczucie, że w życiu sobie zapracowałam na wiele rzeczy, nawet na to, żeby mieć dobry humor. I to też naprawdę daje dużo takiej siły, żeby się nie poddawać. No u mnie to trwało 2,5 roku. Było bardzo dużo wzlotów i upadków, ale gdyby się nie udało, to wiem, że ja bym z tego nie zrezygnowała. Nigdy bym się nie zgodziła na to, że aha, a więc to jest moje życie i ono już takie zostanie. Tak, trzeba walczyć. Nie ma takiej opcji po prostu. Uważam, że każdy zasługuje na to, żeby no, przejść przez to życie szczęśliwie, tak? I żeby walczyć o siebie. Myślę, że to tak. Jest bardzo ważne. No, więc dziękuję Ci, że się z nami podzieliłaś. Ja też dziękuję, słuchaczom i dbajcie o siebie bardzo, 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 tak. Bo to jest tak naprawdę najważniejsze i też to jest taki zdrowy egoizm, który daje bardzo dużo dobrego ludziom, którzy nas otaczają, bo ja już nie jestem, nie wiem, fukającą żoną, nie jestem zniecierpliwioną przyjaciółką, czy nie wiem... Dla pani w sklepie, wiesz, burknę. Tak. Jakieś takie, że naprawdę ja robiłam takie rzeczy, z których byłam bardzo niezadowolona i zawstydzona, ale było we mnie tyle takiego żalu, rozczarowania światem, sobą i tyle trudnych emocji, że naprawdę nie potrafiłam być dobrym człowiekiem dla innych, tak? A teraz, no teraz to jest w ogóle inna teraz bajka. Teraz jest bardzo dobrym człowiekiem. I też myślę, że bardzo dużo mi to dało zawodowo, przez to, że właśnie przeszłam przez coś takiego, no bo dobrze rozumiem te dziewczyny, którym nie jest dobrze, nie? Ze sobą. Rozumiem. No, także to by chyba było tyle ode mnie. Ogólnie zawsze, jak cokolwiek mówiłam, jakąś wypowiedź, to słyszę, jak to jest spłycone w stosunku do tego, co za tym stoi. Wiesz, ja na przykład mówię teraz, to był ciężki czas. I wiem, ale tak jakby... Wiesz, tego się nie da opowiedzieć, tak? I dla kogoś ciężki czas to może być, nie wiem, no mam 300 zł i miesiąc do jedzenia, do kupienia, tak? No to też jest ciężki czas, tak. Ale to się da ogarnąć. A to jest tak ciężki czas, że masz wrażenie, zabrali mi mnie, nie chcę żyć, nie? Nie mówię, że myśli samobójcze, ja akurat tego nie miałam, ale no w sumie nie miałabym nic przeciwko, żeby to się skończyło, nie? Jeżeli tak ma wyglądać moje życie, to niech pada. Cieszę się, że o siebie walczyłaś. Ja też się cieszę. Także kochane, kochani, no trzeba się za to zabrać. Jak czujecie gdzieś tam w serduchu, słuchając tego, że może to jest trochę o Was albo o kimś z Waszych bliskich, to są rzeczy, nad którymi się da pracować, które można leczyć. Można też to robić na NFZ i właśnie w tym wpisie Ta Franca Depresja mówię o tym, jak uzyskać taką bezpłatną pomoc. Może w opisie uda nam się coś wkleić jeszcze tak. Z tego pod tym filmem na YouTubie. Tak. Dobra. No życzymy Wam miłego poniedziałku i dużo siły dla wszystkich. Pa, pa.